Previously on X-Men. Nie, kucni, nie zdążyłem. Co jest? And now, the conclusion. Co to tak miało być? Nie, właśnie to nie jest początek, to jest zupełnie inny level. No, sekretny poziom, pewnie muszę się stąd wydostać, bo spadłem. Wow, ale zupełnie się tego nie spodziewałem. Dzięki! Nie, on doskoczy. O, teraz, dobra. A może zejdę? Co tu będzie? Stoper? Nie chcę stopwatcha. Ja nigdy go dobrze nie użyłem. Zawsze to powtarzam, ale nigdy nie używam dobrze stopwatcha. Źle wskoczyłem. No, teraz dobrze. Widziałem, że źle wyskoczyłem już z daleka. To się nazywa, panie, boost damage. Boost damage? Co jest boost damage? Ty! O, no tak, odbija się. No jeszcze ten zaś będzie rzucał, no nie... Jezu. Okej, kumam. Jest, już wiem. No, wszystko działa tak samo jak w poprzednich. Jak po tym... Co? Co? Halo! Nie widziałem tego nietoperza. Ślepym. Prowadzić to zasnowe. Kurczak! Sztos. A, on wisiał z dachu, nie zauważyłem tego. Tylko nie skacz, właśnie wiem. Wiem. No faktycznie, patrzcie, idę w tym poziomie coraz wyżej. Okej. Wow, dobra. Ta moja postać się porusza stanowczo za wolno, to strasznie mnie to denerwuje. Od dzisiaj jest kinia ma dach. Tego pana też kojarzymy. Bardzo standardowy przeciwnik, castlevaniowy. Wow! No tak. Gin. Dobra. Dobra, bo chcę głównie iść dalej. Zobaczymy, no. Przesuwam się do przodu cały czas. No wiedziałem, ale no nie wiedziałem. Dobra. Wiesz co, jest tu kilka w ogóle fajnych rozwiązań, których wcześniej nie było. Na przykład to, że jeśli łapię broń, to poprzednia broń ze mnie wypada i jeśli stwierdzam, że złapałem shit, to mogę ją zmienić z powrotem. Bardzo spoko rozwiązanie ogólnie. No. To jest coś, co na razie mi najbardziej robi różnicę w tej Castlevanii w stosunku do poprzednich. Za pomieszczenie wredne. Nie, dobra. Uf. No, halo. Okej. Tutaj jego ręka nie ma hitboxa. Dobra, bosik. Co tym razem? Wo, halo. Gatekeeper. O.
Powalnia mnie. Ale dramat. Okej, tak będzie wyglądała ta walka. Oh, fuck. Czy ja właśnie straciłem ostatnie życie? Nie, dobra, jeszcze sobie zawalczę. I tak, myślałem może, że to jest za dużo przeciwników na ekranie, ale chyba nie. Wydaje mi się, że to jest po prostu... Że dostaje spowolnienie, bo też kolor postaci się zmienia, wiesz? Tak mi się rzuciło w oczy. Dobra, dostał pierwszy hit. Ajajaj. No, no. 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 Czemuś się nie odwrócił, jak cię prosiłem? Richter, denerwujesz. Czym dostałem niby? Nie było nic na ekranie, halo? Zabić, bo nie chcę iść przez cały ten poziom jeszcze raz. Gin! Haha, dobra, zginął, jest dobrze, lecimy do przodu. Co? Nie! Halo! Druga faza w tak w środku gry? Tylko ostatnie bossy miały drugie... Nani? No właśnie, nani? Zginął, jest dobrze, lecimy do przodu. Co? Nie! Halo! Omae wa mou shindeiru. O! Wszyscy w szoku. Wszyscy w szoku. Dobra, no lecimy jeszcze raz. Co zrobisz? Wracamy. Widzimy się na miejscu, ludziki. Dobra, ziomek, wróciłem. Trochę mam mało HP, ale wróciłem. Już mu dałem przywołać dziadów z głową. Rozkminiłem gościa. O, o! Rozkminiłem gościa. Raczej nie. Ja mogę niszczyć te nagrobki, chyba nie mogę. Kto uznał, że ten boss to dobry boss? Nie no, w sumie jest całkiem spoko. Mówiąc szczerze, to się nawet dobrze na nim bawię. Bardzo mi się podobają w ogóle bossy w tej grze. Tak jak podobały mi się w Bloodlines. Są takie bardziej wymagające, jednak muszę się nauczyć ich trochę. Nie! No, no to... Czemuś się odwrócił! Nie kliknąłem strzałki! Pół HP mi zabrało po prostu odbijanie się od jednego przeciwnika do drugiego, no to jest żart! Gin! Chyba przy okazji niszczyłem mu te nagrobki, co? Dobra! Leżysz.
Leżysz, ziom, zraszowany, jednak można go raszować. Strzał... Dostałem obrażenia dwa razy, nie zgadzam się na takie rzeczy. Pamiętałem. Bo pamiętałem. Muszę sobie pogłosić te powiadomienia. Dzięki za follow-up, Pawciu. No ledwo je usłyszałem. Nie wiem, czy wy dobrze słyszeliście ten ping związany z powiadomieniem, ale ja bardzo kiepsko. Aha, ja teraz wróciłem do tego poziomu, z którego spadłem. Jeszcze powinien być taki myk, że jak znowu spadnę w tym samym miejscu, to znowu mnie cofa do tego poziomu. Też nie, to jest inny poziom, nie? Dwudziesty? Ale tylko Insane Demon, okej. Nie, ty masz 65 chyba wszystkich, nie Insane, nie? Tak, Pawciu, tu prawdopodobnie wszyscy, których trafisz, są z Geometry Dasha. Znaczy, Wilgaxa akurat znam jeszcze z czasów, jak grałem w kontrę, czyli praktycznie początków tego streama. Ale reszta, których tu spotkasz, to raczej są ludzie, którzy przychodzą do mnie na Geometry Dasha. Matthew jest na pewno jeszcze. Femboy. Też Femboya pamiętam, dużo się udziela. I zrobił mapkę do liczenia fraktali. Tak dobrze pamiętam? To on zrobił mapkę do fraktali. Voltaina to ja znam w życiu realnym i ja go częściej widzę na żywo niż na streamach. No bo Euro cały czas jest, to Euro ogląda. Ja nie wiem, na jakim Euro jest etapie, ale wydaje mi się, że faza grupowa się jeszcze nie skończyła, nie? Nie, chyba chcę nóż. Dajcie mi nóż jednak. Jak tak, w ogóle jest taka rzecz, jeśli chodzi o te demony w GD. Czekajcie, czy już wyjdę z tego poziomu? Wiesz co, no, przejrzałem nową listę oczywiście i tam zapoznałem się z tymi rzeczami, ale... O! Ale jeszcze ze starej listy mamy, nie wiem, z połowę tych rzeczy. O, Kamski, siemano. Najlepsza pierwsza wiadomość, jaką mogłeś napisać. Od razu się udzieliłeś kreatywnie. Okej, to ciekawe porównanie. W sensie, no ja dalej nie poradziłbym sobie z Easy Demonem autoscrollowym. Natomiast jestem w stanie uwierzyć, że dla gracza Geometry Dasha może tak być, no. Czyli faktycznie jest jakieś takie zawyżenie poziomu w przypadku tych leveli platformówkowych. Może to jest związane z tym, że gracze Geometry Dasha nie mają właśnie aż tak łatwego czasu. Nie jest im aż tak łatwo ukończyć te poziomy. O nie, to było ostatnie życie, czemu to mi się nie wyświetla, nigdzie nie mam licznika. To bym się zabił zaraz na początku. No dobra. Widzimy się z powrotem w miejscu, w którym skończyłem. Ach, Banner Overlay, okej. Że w całości, spoko, no, nie byłem pewien dokładnie o co ci chodzi. A nie chciałem od razu się odnosić i potem odwalić maniany. A to dzięki, wybierałem go jakieś... O! A niezbyt długo w sumie spędziłem nad wyborem, bo chciałem, bo to kupiłem go jakoś teraz na dzień dobry.
żeby mieć cokolwiek. Miałem do tego czasu jeszcze się zainteresować jakimś nowym, ale zmiana szaty graficznej to chyba nastąpi już dopiero, jak będę chciał, żeby mi ktoś ją zrobił, tak specyficznie dla mnie. Tak, bo ja ją w ogóle oczywiście kupiłem zaraz na początku działalności. Nie umiałbym zrobić czegoś takiego za bardzo. Nie nienawidźcie mnie za to. Matko, więcej was nie było? Gin! Dobra, dobra, dobra. Następny. Nie mam broni. Mam cię. Do ściany, do ściany, do ściany! Dobra, następny z głowy. Stresujący to. No wiesz co, tylko jak ja zaczynałem, to ja nie kojarzyłem w ogóle tych elementów. W sensie ani Streamlabs, ani Stream Elements. Ja dopiero się wdrażałem w to, jak w ogóle się tworzy te rzeczy, ale chciałem już zacząć, bo wiedziałem, że jeśli nie zacznę nie mając sprzętu, to będę czekał i czekał i czekał, aż wszystko będzie takie perfekcyjne, idealne. No więc gdzieś tam kupiłem zaraz na początku. Nawet nie wiem, czy mój pierwszy stream już był z tym overlayem, czy bez, ale jak grałem w Prince of Persia, to wydaje mi się, że jeszcze nie było tego. O Boże, doskonale. Siemano, cześć, witam. To jest nowy kanał. Nie wiedziałem, co tutaj się będzie działo. Nie wiedziałem, czy to w ogóle robić. Słuchajcie, to jest taka moja nowa inicjatywka. Właściwie pierwsza taka inicjatywka publiczna tego overlaya. O matko, czy ja teraz właśnie sobie zrobiłem taką krzywdę, jak myślę? Nie, dobra. Mogę sobie wejść tu od razu. Tu muszę pokonać tych typów znowu. O matko. Na pewno chciałbym kiedyś zmienić tą szatę na jakąś taką, którą sobie wyobrażę, wymarzę. Ale to jak przyjdzie czas, że tak powiem. No. Nie mogę ich tym w ogóle trafić. Dobra, cofnijcie się stąd, a ja sobie stąd pójdę po prostu. No wejdźże na te schody. Richter! Nie rób mi takich rzeczy. Chodź. No chodź bliżej. Czarno-czerwone? Potrzebuję mięska, bo umrę. Dobra, wy nie żyjecie. Gin! Nice. Dobra, jest git. Idziemy wyżej. Mięsko! Nie! Kruku! Tu nie ma schodka! O nie! Nie, 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 nie chcę tam wracać. Nie! Spadłbym. Dobra, dobra, dobra. No chodź. Chodź, no. Serio? O proszę, widz ci zrobił? Nice. Fajnie mieć takich aktywnych ludzi. Nie wiedziałem kompletnie, jak to będzie wyglądało, ale zawsze jak gdzieś tam mam z wami kontakt, to też jestem bardzo zadowolony w ogóle z całej takiej interakcji otoczki, która tu się dzieje. Bo myślałem szczególnie, że na początku, jak ludzie zaczną się pojawiać, to raczej będą to ci pasywni ludzie, typowo oglądający. A od początku trafiam na takich, którzy bardzo mocno wchodzą w interakcję i starają się gdzieś tam dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby ten stream działał, więc strasznie to jest fajne. Dziękuję wam.
To wasza zasługa. Nie zbliżaj się. Niby wilkołak wygląda trochę jak utopiec. Fuck! Dobra, nie bić go jak jest daleko, tylko jak jest blisko. Okej. Ten co po ścianach chodzi. Książę Persji. Siema, no cześć, witam. To nie ta bajka. Matko, no ja jeszcze nie zdążyłem się zorientować, że już wstałem. Ale nie przeszkadza mi to. Od początku! O nie! Dobra, jeszcze raz. Widzimy się na miejscu. Ja nienawidzę tego, że tutaj nie ma tej pełnej kontroli nad postacią, tak jak była w czwórce, czy nawet w Bloodlines. No już Bloodlines była ograniczona, ale chociaż była trochę większa niż poczucie, że po prostu jestem głosem w jego głowie. Bo ja mam dokładnie takie poczucie tutaj. Nie jakbym miał kontrolę i gdzieś tam był tym Simonem, nie Simonem, tylko Richterem, tylko tak jakbym po prostu był taką osobą, która wciska strzałkę w lewo i w jego głowie jest takie: no, idź teraz w lewo. Dobra, jesteśmy z powrotem, zaraz znowu umrę, ale jestem tu. Aha, bo ty na środek spadasz. Okej. Hadouken! No, ale to są jakieś hadoukeny, tego wcześniej nie było. Nie robiłeś. Nie, to było ostatnie. Dobrze, dobrze, jeszcze raz. Kiedyś się nauczę to przechodzić dobrze. Fiu fiu to jest dźwięk, onomatopeja na gwizdanie, czy podziw, że nie chcę was krzywdzić. A, był kucnięty, no tak. Powinienem od razu zareagować. Hadouken! 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 Był Street Fighter, prawda? Halo! Dostałem jeszcze obrażenia. Czy ty masz drugą fazę? Nie, spłonął. Zmienił się w spłoniętego człowieka. Strzałunia, man! Zróbcie zdjęcie tej ściany za wynikami. Przyda mi się to hasło, mam wrażenie. Czy książę Persji kiedyś miał imię? Wiem, że w filmie miał imię, ale nie mówimy o filmie, nie rozmawiajmy o tym. Filmu nigdy nie było.